Zawsze, kiedy słyszę hasło organizacja pracy w biurze, przypomina mi się jedna osoba, z którą kiedyś pracowałem, nazwijmy ją Zenobią. Zenobia robiła sobie notatki w różnych miejscach, w komputerze, na karteczkach, czasem nawet zapisywała coś długopisem na ręce, wyglądało to jak jakiś totalny chaos. Ale równocześnie Zenobia ogarniała naprawdę skomplikowane projekty i potrafiła tam dopilnować każdego szczegółu. Niestety kosztowało ją to zwykle masę nerwów. Jak zorganizować biuro, żeby nie stresować się tak bardzo i przy okazji działać bardziej efektywnie? Słuchaj dalej. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 297 odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Być może znasz taki cytat: jeżeli bałagan na biurku świadczy o bałaganie w głowie, to o czym świadczy puste biurko? Niektórzy twierdzą, że to słowa Alberta Einsteina, choć prawdę mówiąc nie ma na to przekonujących dowodów. Poza tym, jak twierdzą miłośnicy dobrej organizacji pracy, wcale nie chodzi o to, żeby biurko było puste, tylko uporządkowane. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy rzeczywiście porządek na biurku i w biurze jest taki ważny i w jaki sposób niewielkim nakładem sił można go osiągnąć. Jeżeli słuchasz tego podcastu w dniu premiery, czyli 9 grudnia 2019 roku rano, to masz ostatnią szansę zdobyć bilet na konferencję Małej Wielkiej Firmy 2020. To będzie wyjątkowe wydarzenie dla przedsiębiorców i osób planujących otwarcie własnej firmy. Spotkamy się 29 lutego 2020 w Warszawie. Pierwszych 200 biletów rozeszło się w ciągu kilku minut. Sprzedaż dodatkowych 150 miejsc rozpocznie się dzisiaj, 9 grudnia 2019 w samo południe. Jeżeli chcesz być na tym wydarzeniu, pojaw się kilka minut przed 12 na stronie maławielkafirma.pl/konferencja. Porządek musi być, więc zanim przejdziemy do rozmowy, najpierw polecę Ci świetną książkę. Jeżeli tworzysz treść w dowolnej formie, chcę Ci gorąco polecić książkę Amy Woods Content 10x, czyli treść razy 10. Jest to książka mówiąca o tym, jak możemy ponownie wykorzystywać treści, które raz stworzyliśmy. I ten temat wydawał mi się strasznie nudny. Ja słyszałem o takim koncepcie, który po angielsku nazywa się repurposing content, czyli właśnie przetwarzanie raz stworzonej treści, i nie widziałem w tym niczego ciekawego. Ta książka to zmieniła. Można w niej przeczytać o tym, na czym polega przetwarzanie treści, co i jak można przetwarzać. Są tam bardzo konkretne przykłady, jaką strategię zastosować i jakie systemy i procesy wdrożyć, żeby poświęcać im na to jak najmniej wysiłku, a żeby dawało to jak najlepsze rezultaty. Jakie treści w ogóle można przetwarzać, bo to otwiera trochę oczy. Jeżeli nagrywasz podcast, nagrywasz wideo, tworzysz live'y na przykład, transmisja na żywo, piszesz blog, organizujesz wydarzenia, jeżeli tworzysz coś, z czego powstają transkrypcje, jeżeli organizujesz webinary, wysyłasz maile, jesteś aktywny w mediach społecznościowych, czy napisałeś książkę, to każda z tych form treści może zostać przetworzona na inne i dzięki temu jesteś w stanie dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców. Autorka Amy Woods podaje tutaj taki przykład jak Spider-Man. Mało kto z nas czytał oryginalny komiks o Spider-Manie, który ukazał się tam gdzieś w latach 60. Natomiast wszyscy znają tę postać właśnie dzięki temu, że ta opowieść o Spider-Manie ukazała się w tak wielu różnych formach i odmianach. Więc to pokazuje, że to przetwarzanie treści to nie jest tylko kopiuj i wklej z jednego medium do drugiego, ale że taka koncepcja pozwala jednej treści żyć na wielu różnych platformach, na wiele różnych sposobów. I czasami ten przetworzony fragment treści, czy ta przetworzona forma może przyciągać nawet większą uwagę i większą publiczność niż oryginał. Moje wnioski z tej książki są takie, że po pierwsze, przetwarzanie treści to nie jest coś żmudnego i nudnego. To jest tak naprawdę przygoda i to jest szansa na to, żeby ta treść zalśniła, ukazała się w zupełnie nowym blasku. Drugi wniosek jest taki, że ma to bardzo konkretne korzyści, dlatego że zwiększasz swój zasięg, możesz dotrzeć do osób, które być może w ogóle nie korzystają z tej formy, którą ty się komunikujesz, a korzystają z innych form. I takie przetwarzanie treści pomaga też zostać wyszukanym, bo z jednej strony, jeżeli tworzysz treści na przykład tekstowe, to najłatwiej cię znaleźć przez Google, ale z kolei, jeżeli tworzysz wideo, no to wtedy można cię znaleźć na YouTubie, jeżeli nagrywasz podcasty, to w aplikacjach podcastowych i tak dalej. Trzeci wniosek, który wyniosłem z tej książki, jest taki, że przetwarzanie treści to de facto nie jest coś, na co powinniśmy szukać dodatkowego czasu w ciągu dnia. Przetwarzanie treści to jest dokładnie ta sama kategoria czasu, co tworzenie treści, bo to de facto jest tworzenie treści, tyle tylko, że mamy już zebrany materiał wyjściowy, więc założenie jest takie, żeby niekoniecznie tworzyć więcej nowych treści, ale żeby skupić się na tych treściach, które już stworzyliśmy i które już przyciągają odbiorców, i spróbować te treści przenieść na inne platformy, tak żeby dotrzeć do nowych osób. Content 10x, Amy Woods, zdecydowanie polecam. Mam jeszcze w kolejce kilka książek do polecenia, ale chętnie przeczytałbym też coś nowego. Może podrzucisz mi jakiś ciekawy tytuł, a przy okazji również innym słuchaczom, bo twoja recenzja też może znaleźć się w tym podcaście. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/książki. Jeżeli chcesz na bieżąco dostawać informacje o nowych odcinkach Małej Wielkiej Firmy, najlepszym sposobem jest subskrypcja. W aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, znajdź przycisk subskrybuj, w Spotify obserwuj i upewnij się, że jest on włączony. A dziś zaprosiłem do rozmowy osobę, która uwielbia wprowadzać porządek w biurach i sekretariatach. Przeszła drogę zawodową od asystentki do menedżera biura, później założyła własną firmę Ursago i dziś pomaga innym lepiej organizować pracę pracowników biurowych. Moim gościem jest Urszula Rowińska. Dzień dobry, Urszulo. Dzień dobry, Marku. Bardzo miło Cię widzieć i słyszeć. Powiedz proszę, chciałem zapytać o książkę, ale już przecież nie tędy droga, więc powiedz proszę, w związku z tym, że chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o organizacji pracy, dlaczego organizacja pracy jest ważna? To się wydaje takie banalne pytanie, ale Ty poświęciłaś temu naprawdę kawał swojego życia, więc będziesz w stanie chyba na to pytanie odpowiedzieć najlepiej. Rzeczywiście kawał życia, bo od prawie 14 lat zajmuję się administracjami, organizacjami pracy, ale wiesz, jak słyszę, Marku, pytanie, dlaczego jest tak ważna, to przypominają mi się moje pierwsze wizyty u klientów, kiedy to było, schemat wyglądał mniej więcej podobnie, kiedy Pani Ulu, dlaczego ja mam inwestować w te szkolenia dla tych asystentek? No po co mi to? I wtedy właśnie pojawiały się, wiesz, odpowiedzi typu, dlaczego ta organizacja jest ważna. Ważna jest przede wszystkim dlatego, że to dzięki organizacji funkcjonujemy, czy to na stanowisku, wiesz, w administracji, czy to prowadząc swój biznes, mały, większy, to organizacja tej codziennej pracy napędza ten biznes, napędza te działania i napędza tą pracę. I z kolei jest tak, że jeśli nie organizujemy sobie pracy, to pojawia się w naszym schemacie dnia, w naszym rytmie chaos, a chaos, jak wiadomo, rodzi stres. Jeśli pozwolisz, to wtrącę trochę historii też moich klientów, ale też osób, z którymi pracuję. Jasne. Właśnie przez stres. Teraz będę zaczynać się współpracę na zasadzie mentoringu. Będę wdrażać program mentoringowy w jednej z firm, gdzie właśnie w wyniku tego, że pracownik nie był zorganizowany, pojawił się tak duży u niego stres, że już zaliczył pierwszy stan przedzawałowy. W związku z tym nie realizuje zadań, sprawdza te zadania po 4-5 razy, co powoduje, że ten czas pracy się wydłuża. Czyli jak widzisz, brak organizacji powoduje chaos, chaos powoduje stres, a konsekwencje dla zdrowia są nieopłakane. Więc ta organizacja jest z perspektywy naszego codziennego funkcjonowania w biznesie, w życiu prywatnym, bo w życiu prywatnym też się organizujemy, jest niezwykle ważna, bo dobra organizacja to, wiesz, uwalnia nam czas, daje nam spokój, daje nam energię do działania, i jest dużo korzyści z tego. Z całą pewnością, tylko jest też tak, że jeżeli ktoś jest, powiedzmy, słabo zorganizowany, jest takim, wiesz, jednym wielkim chaosem, to trudno mu nawet zacząć, bo trudno mu zauważyć te obszary, na których powinien się skupić i które powinien uporządkować w pierwszej kolejności. Więc jeżeli jestem takim typem, trochę niezorganizowanym, to jak mogę sprawdzić, które obszary w mojej firmie wymagają zorganizowania w pierwszej kolejności? Jeśli mówimy z perspektywy, wiesz, firmy, to no, na pewno warto zaprosić, jeśli sami tego nie dostrzegamy, nie potrafimy wyłapać tego, co rzeczywiście się dzieje i tych mechanizmów, które zachodzą i powodują tą dezorganizację, no to oczywiście warto zapytać kogoś, zaprosić kogoś z zewnątrz. Natomiast to jak ja pracuję, to pracuję w oparciu o pewien model, taki mój autorski model po, wiesz, 14 latach pracy w różnych firmach, w różnych korporacjach i też teraz, jak pracuję z moimi klientami, ułożyłam taki jeden duży model dobrze zorganizowanej administracji. W związku z tym zaczynam od takich podstaw, jak ja to mówię, takiego basicu, czyli tej organizacji biurka, tych dokumentów, tego, co cię otacza na co dzień, tak? Co wpływa na to, w jaki sposób organizujesz sobie, planujesz, czy nawet w jaki sposób odmawiasz pracownikom, jeśli są takimi stojaczami na biurku, jak ja to mówię. Czyli proszę, załatw to teraz, na dziś, na wczoraj, bo mi to jest pilne. To takie osoby nazywam najczęściej stojaczami, natomiast wiesz, ten model zaczyna się od tego biurka, tego otoczenia najbliższego, potem przechodzimy przez etap tworzenia i sprawdzania tego, czy jest archiwum, czy archiwum papierowe dokumentów, czy cyfrowe, bo jak dla mnie w XXI wieku firma nieposiadająca archiwum cyfrowego, takiego wiesz, klikasz w dwóch miejscach i już masz dokument, no jest nie do końca efektywna. A nadal takie firmy się zdarzają. 2 lata temu miałam klienta, znów wtrącę, pozwól, miałam klienta, któremu musieliśmy robić archiwum 5 lat wstecz. No to wyobraź sobie i rozłożyliśmy to na 7 miesięcy pracy. To jest ogrom roboty, skanowania dokumentów i wszystkiego. Mało tego, jeśli firma oddaje dokumenty do księgowości, wiesz, na zewnątrz, tak, do biura rachunkowego, no to już jest w ogóle klops, jak dostać taką fakturę i to w sposób szybki, bo firma tego potrzebuje, bo jakieś rzeczy tam się dzieją. W związku z tym sprawdzamy po dokumentach, wiesz, kwestie organizacji takich rzeczy jak magazynku, dostaw, wiesz, współpracy z księgowością. Potem warto przeanalizować wszystkie, absolutnie wszystkie procesy w biurze. No ja jestem wyznawczynią myślenia procesowego i podejścia procesowego i wychodzę z założenia, że każde zadanie, które robimy w biurze, w firmie, jest tak naprawdę procesem. I chcąc je złapać, chcąc zidentyfikować rzeczywisty problem, coś, co jest nie tak, no trzeba się przyjrzeć każdemu z tych procesów. Więc ja choćby poprzez audyt administracyjny, który robię w firmach, badam te procesy. Sprawdzam dokładnie, jak wyglądają procedury, jak wyglądają zasady pracy wprowadzone, jak wyglądają regulaminy, jak wygląda przepływ informacji, w jaki sposób komunikujemy się wewnętrznie. I to wszystko sprawdzam i wyłapuję. No i potem jest kwestia, wiesz, zrobienia takiej jednej wielkiej mapy myśli i ustalenia, co jest priorytetem, co warto wdrożyć, co warto wyrzucić, bo być może jakieś zadanie, jakiś proces jest w ogóle kompletnie niepotrzebny. No i potem jest cały system wdrożenia, implementacji, sprawdzania, optymalizacji. Natomiast jeżeli osoba ma wyzwanie, bo ja bardzo pilnuję słownictwa, jako trener mentalny dodatkowo pilnuję bardzo słownictwa, w związku z tym nie identyfikuję, jeśli coś nie idzie jako problem, tylko jako wyzwanie. To też jest kwestia naszego mózgu i tego, co do niego mówimy i wsadzamy. W związku z tym jeśli osoba ma wyzwanie w kwestii organizacji, to warto zrobić sobie taką mapę myśli, rzeczywiście zanalizować wszystkie procesy, wszystkie rzeczy, które robi i wyłapać, co się z czego bierze, wiesz, poprzez zadawanie różnych pytań. Między innymi, dlaczego, z jakiego powodu to zadanie jest dla mnie uciążliwe, co się takiego dzieje, kiedy realizuję to zadanie, co ma wpływ na to zadanie, że ono nie do końca idzie tak, jak bym chciał, co mogę zrobić, co mam na dziś, żeby wykorzystać do zmiany tego zadania. No, szereg pytań, które warto sobie zadawać i tutaj dla słuchaczy Małej Wielkiej Firmy przygotuję PDF-a z takim przejściem mini-audytu wewnętrznego organizacji, który można sprawdzić i wyłapać, co rzeczywiście nie działa. Bo najczęściej jest tak, że my trywializujemy nasze wyzwania. To znaczy, a tak, no dokumenty, tak, dobrze, no ja to panuję. A ile czasu zajmuje Ci szukanie tego dokumentu? No wiesz, były kiedyś takie badania Gartner Group, które zidentyfikowały, że gdzie są tak naprawdę dane w firmie. 46 bodajże procent to jest w głowach pracowników, 26 w dokumentach, takich papierowych, a dopiero 20% w cyfrowych. I wiesz, mało tego, my 30% dziennego czasu bardzo często tracimy na wyszukiwanie sobie dokumentów, jakichś danych, informacji. 30%. No to jak dołożymy to 30% w skali dnia, no to wiesz, rachunek no tak. Jest bardzo prosty. Zdecydowanie. Ja też nie ukrywam, że chciałem z tobą porozmawiać, dlatego że no, u mnie teraz, wiesz, no tutaj mam kartkę, gdzie mam notatki do rozmowy z tobą, tutaj mi leżą jakieś tam czasopisma, tam mi jeszcze coś leży i tak dalej. I ja sam widzę po sobie, że takie zapanowanie, ja naprawdę nie mam dużo dokumentów. Ja mam, wiesz, biuro rachunkowe, z którym pracuję zdalnie, tak. Więc to wszystko idzie skanami i tak dalej. Nie mam dokumentów dużo, ale mimo tego, że nie mam ich dużo, to wiesz, no nie chcę szuflady otwierać, bo to by była siara jakaś, ale gdzieś te papiery ciągle tutaj krążą i to jest trudne dla mnie do opanowania. Więc jeżeli ktoś ma podobnie, mam nadzieję, że nie tylko ja jestem takim wyrzutkiem społecznym, ale jeżeli ktoś ma podobnie i te papiery gdzieś tutaj go otaczają z każdej strony, nazwijmy je roboczo dokumentami, wiesz, to nie zawsze formalnie jest dokument, no ale to są różnego rodzaju papierowe rzeczy, to jak się nimi zajmować, żeby one nie tworzyły coraz większej sterty na biurku i coraz bardziej skomplikowanego tam stosu w szufladzie? A ja zapytam przewrotnie, a co czujesz, jak widzisz te stosy papierów? Wiesz, to mnie to wkurza, dlatego że, no bo wiesz, z jednej strony ja sobie kładę coś pod ręką, żeby, wiesz, żeby mieć to na oku, żeby o tym nie zapomnieć, ale z drugiej strony są to też rzeczy takie, których na przykład nie schowałem, bo teraz nie miałem czasu, albo nie mam na nie jakiegoś takiego miejsca, gdzie one się powinny znaleźć, albo włożyłem coś, bo z tego korzystałem regularnie, przestałem, ale nie wiem, czy nie będę tego potrzebował za chwilę. I wiesz, to są takie właśnie sytuacje. Syndrom zbieractwa. Kiedyś się przyda. Znaczy właśnie, wiesz, no, ja uważam, że staram się wywalać rzeczy. Mam tu obok niszczarkę jeszcze, więc staram się, czasami nawet się pośpieszę i zniszczę coś, czego nie powinienem. Ale staram się nie gromadzić tego jakoś bardzo dużo. To, wiesz, to nie jest tak, że jestem takim chomikiem. Natomiast... wiesz, no gdzieś te rzeczy się nawarstwiają po prostu. No, nawet jeżeli ja staram się tego nie robić jakoś tam świadomie. Powiedz proszę, masz jakoś ustawiony porządek, w sensie masz ustrukturyzowane dokumenty, gdzie trzymasz, w jakich segregatorach, czy te segregatory są opisane? Czy to w ogóle masz taką podstawę zrobioną? Tak, znaczy te dokumenty, wiesz, które są ważnymi firmowymi dokumentami, dostaję na przykład z banku, nie wiem, papierowy wyciąg i te wyciągi sobie wpinam tam do jednego segregatora, czy mam jakieś tam umowy ważne, one też są w segregatorze. To, co tu mi raczej krąży, to... Czasami są to jakieś dokumenty, jeżeli na przykład, nie wiem, potrzebuję jakiejś umowy, żeby coś sprawdzić, wyciągam ją, no i nie schowam jej od razu, to ona gdzieś tutaj też może w tym środowisku się znajdować, ale zazwyczaj to są jakieś takie dokumenty typu, no niech wyciągnę, no co ja tutaj, no robiłem jakiś kurs online na przykład i miałem do niego jakieś tam notatki, no więc robiłem te notatki, bo przerabiałem kurs przez powiedzmy 2 tygodnie, coś sobie notowałem i teraz te notatki mi leżą w szufladzie zamiast gdzieś, nie wiem, gdzie być. Na przykład. No, to są takie rzeczy. Czyli to z tego, co mówisz, czuję, że podskórnie, że to jest bardziej kwestia nawyków, czyli odkładania rzeczywiście rzeczy na miejsce w ciągu dnia i one się po prostu gromadzą. Tak, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest, myślę, znalezienia też miejsca na te rzeczy, no bo wiesz... Wiem, w małym biurze jest... dosyć ciasno, więc... Znaczy nawet nie chodzi o przestrzeń fizyczną, ale chodzi o to, że trudno mi zakwalifikować każdy papier do jakiejś kategorii, nie? No i jeżeli ja mam tutaj notatki do rozmowy, to spoko, bo ja wiem, że tę rozmowę skończę, coś sobie tu ewentualnie zanotuję, ten odcinek, wiesz, zamknę i papier pójdzie do niszczarki. Spoko. No ale jeżeli mam coś takiego jak notatki z kursu online, to nie mam specjalnego segregatora ani przegródki na notatki z kursów online, no bo nie robię ich aż tylu, żeby tworzyć na nie wydzielone miejsce. No i teoretycznie to jest błąd. Ja na przykład, jeśli mogę powiedzieć, no też prowadzę małą firmę, tak? Zatrudniam 2 osoby zewnętrznie. Natomiast wiesz, ja wszystko mam praktycznie, wszystkie najważniejsze dokumenty, czy dokumenty moich klientów, czy dokumenty moich konsultacji, czy nawet to, jak ja się uczę i szkolę i przygotowuję się do jakiejś rzeczy, a wiem, że to się mi może też przydać, bo za 2 miesiące będę prowadziła podobną rozmowę albo będę przygotowała artykuł na ten temat, więc te notatki mi się przydadzą. Mam także w segregatorze. Mhm. Więc stworzenie sobie takiego rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię do przechowywania dokumentów, takiego archiwum, takiej bazy, która pozwala ci zapanować nad dokumentami, no jest dla mnie absolutnym must have. I w momencie, kiedy pojawia się dokument nowy, ty możesz za każdym razem odnieść się do tej klasyfikacji, którą już masz wcześniej stworzoną. A na co warto zwrócić uwagę przy klasyfikacji dokumentów? Wiesz, warto zwrócić na to, czy to są umowy, czy to są kwestie nauki, czy to są klienci, czy to są artykuły, czy to są ubezpieczenia, księgowość, wiesz, wszystkie, znaczy... Ja jak zaczynam pracować z klientami nad stworzeniem, wiesz, bazy organizacji dokumentów, to pierwsze co to robimy, jeden wielki zlot wszystkich dokumentów i badamy, jaka jest struktura. Czyli analizujemy, jakich dokumentów jest ile, jak sobie podzielimy i skategoryzujemy je, w jaki sposób będziemy je przechowywać, jak sobie opiszemy te segregatory, jaki przyjmiemy system, w jaki sposób będą opisane szafki do tych segregatorów, bo też warto mieć, no oczywiście w przypadku rozrastającej się firmy, wiesz, opisane nawet środki szafek, gdzie są jakie dokumenty, żeby było wiadomo. Więc warto zacząć od tego jakby stworzenia sobie systemu klasyfikacji. Następnie trzeba popracować z nawykami, czyli jeżeli zajmuję się i mam przygotowane notatki, to co po zakończonym zadaniu zrobię z tymi notatkami? No, idę schować do segregatora. I takie schowanie, taki nawyk odkładania rzeczy na miejsce zajmuje raptem co? 10-15 może sekund, a znów ty uwalniasz swój mózg od tego, że to jest i cię denerwuje, nie wywołuje to w tobie żadnych emocji i wyrzucasz to, tak? Czyli zamknięcie poznawcze, czyli zamykasz ten temat całkowicie. Więc jeżeli jest osoba, która ma wyzwanie z odkładaniem dokumentów na miejsce, to warto przećwiczyć nawyk odkładania tych dokumentów. Jeżeli nie ma w firmie, a no w małych firmach to jest standard, nie ma stworzonej tej bazy archiwum i tej klasyfikacji dokumentów, to warto od tego zacząć. Stworzyć sobie taki porządek organizacyjny poprzez klasyfikację, poprzez zarchiwizowanie. I ja też polecam posiadanie tych dokumentów w formie papierowej w takim samym odzwierciedleniu w formie cyfrowej, tak? Czyli moje dokumenty, które mam w szafie odnośnie firmy, ale też nawet i prywatne, mam w taki sam sposób stworzony dysk administracyjny u siebie, do którego mają dostępne osoby i to też w zależności od poziomów, z którymi współpracuję. I to jest taka, wiesz, metoda na pracę z tym, ale no nie ma z drugiej strony złotego rozwiązania, poza tym, że to musi być konsekwencja, tak? W przypadku zwłaszcza nawyków. Wszystko w porządku, jeżeli chodzi tylko o mnie, bo ja mogę sobie rzeczywiście wypracować pewne nawyki. No ale jeżeli pracuję nawet w niewielkim zespole, to mam takie doświadczenia, że zdarzają się osoby, które... Wiesz, każdy ma swoje jakieś poczucie, nie obowiązków, ale porządku. I są takie osoby, którym ten z góry narzucony system kompletnie nie leży, natomiast jeżeli one same sobie zorganizują stanowisko pracy, to potrafią tam odnaleźć wszystko. Więc w jakim stopniu ja jako przedsiębiorca, właściciel firmy czy szef zespołu powinienem narzucać ludziom sposób organizacji dokumentów na przykład, a na ile powinienem zostawić im swobodę? No i pozwól, że zwrócę uwagę na jedno kluczowe słowo, które u ciebie padło, narzucać. To w ogóle, jeżeli jakikolwiek szef, nawet 10-osobowego zespołu próbuje coś temu zespołowi narzucić, to z góry jest skazane na opór. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg gadzi, po prostu automatycznie wytworzy opór, co jest naturalną reakcją i ludzie powiedzą, nie, niech on sobie mówi co chce, ja i tak będę robił po swojemu, tak? To tak samo jak ostatnio na konferencji o elektronicznym obiegu dokumentów, gdzie miałam przyjemność występować, wiesz, pan przede mną mówi o... to była konferencja taka trochę sprzedażowa, więc pan sprzedawał swój program i powiedział taką rzecz, że jeżeli pracownik ma nawet odkładania dokumentów do szuflady, to wdróżmy mu program, który ten problem rozwiąże. No i nie byłabym sobą, więc musiałam się do tego odnieść podczas swojej prelekcji i powiedzieć, że no, z przykrością muszę stwierdzić, niestety, jeżeli pracownik ma nawyk niewspierający i odkłada te dokumenty, to nawet super, hiper wypasiony program mu tego nawyku nie zmieni, a wręcz odwrotnie spowoduje opór, spowoduje stres, spowodują frustrację i konflikty. Więc wracając do tego, co powiedziałeś, nie da się, znaczy to jest droga na skróty i skazana na niepowodzenie, jeśli narzucamy coś pracownikom. Ja też po pracy w korporacjach wiem, że no, każda forma narzucenia jest, jest straszna i po prostu pracownicy się buntują. W związku z tym to, co warto zrobić i do czego ja też, to też uczę na szkoleniach dziewczyny, że nie warto narzucać, warto pokazać inną perspektywę. Więc jeżeli masz w zespole osobę, która jest bałaganiarzem, która nie dostarcza rzeczy na czas, która, no nie wiem, nawet nie odnosi kubków i ma, wiesz, syf na biurku, to warto wytłumaczyć tej osobie i pokazać, o co tak naprawdę chodzi. I to nie na zasadzie, słuchaj, ty robisz to i to i to, tylko chodzi taki o szerszą perspektywę budowania trochę kultury współpracy, kultury organizacji. I podam Ci na przykładzie tego, jak ja wdrażam procedury w firmie. To nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, słuchajcie, mam dzisiaj procedurę, od dzisiaj będzie tak i tak. No i wtedy ludzie zazwyczaj na mnie patrzą, głupia jesteś, chyba nie będzie tak. Natomiast jeżeli ja pokazywałam im, słuchajcie, zajmujemy się takim i takim projektem, takim i takim zadaniem. I to zadanie, ten projekt wiąże się z takimi dodatkowymi rzeczami. Wiąże się z tym, że będziemy pracować na tym, że jakby tu będzie większa ilość czasu. Moja praca wygląda tak. Tu mam słabe sloty czasowe, tutaj mam wąskie gardła, tutaj wy mi przychodzicie i stoicie, tutaj coś. I tutaj marnujemy tyle i tyle czasu. Z kolei pokazuje za chwilę, że okej, wy macie takie i takie zadania. W związku z tym macie te sloty czasowe, wiesz, pokazuje dwie strony medalu. I teraz mówię, słuchajcie, i chcielibyśmy bardzo to usprawnić, chcielibyśmy zidentyfikować te wąskie gardła jeszcze szerzej, jeszcze dokładniej, po to, żeby je albo wyeliminować, albo usprawnić. Teraz co możemy z tym zrobić? No i tak najczęściej jest tak, że zapada taka cisza, wiesz, ludzie patrzą w telefony, tak? Ja to znam, pamiętam te rozmowy i potem mówię, okej, bo też nie bójmy się na takich spotkaniach i podczas takich rozmów ciszy. Okej, to słuchajcie, mam dwa rozwiązania, bo nasz mózg też z kolei jest, często się odnoszę do tego mózgu, ale ta neuronauka i to, w jaki jest psychologia, są niesamowitymi narzędziami i mówię, okej, to może popatrzmy na dwa rozwiązania, które przygotowałam i przegadajmy, podyskutujmy o tym, co wy na ten temat sądzicie. No i zazwyczaj pada jakaś konkluzja, jakaś dyskusja się wywołuje. Wiesz, ludzie widzą, że to nie jest forma narzucenia, nie jest to forma agresji, tylko takiego, wiesz, żądam, tylko jest to forma zachęcenia, zaangażowania ich, wiesz, pokazania zupełnie czegoś innego. I wtedy zazwyczaj pojawiają się konstruktywne, wiesz, takie pomysły. Więc to jest taki świetny przykład i ścieżka na to, że jak radzić sobie z bałaganiarzami, tak? Jak radzić sobie z osobami, które nie do końca gdzieś tam podążają za tą organizacją, nie do końca gdzieś stosują te zasady. To warto, zanim się podejmie jakieś drastyczne decyzje, bo czasem też takie decyzje no, trzeba podjąć w zarządzaniu biznesem, to warto jednak przejść taką ścieżkę, wiesz, próby zaangażowania, pokazania różnej perspektywy, bo my też najczęściej ludzie jesteśmy tacy schowani, wiesz, zero-jedynkowo. Tak, on jest bałaganiarz, to jest zły człowiek, nie ma żadnego potencjału, jest fu. Po czym się okazuje, że ten człowiek po prostu nie widział, nawet nie wiedział, że to komuś przeszkadza, że to ma wpływ na organizację, że to jakoś gdzieś komuś coś robi, jakieś emocje. No i to jest klucz, tak? Nie narzucanie, a pokazanie perspektywy, zachęcenie, zaangażowanie i wiesz, oczywiście warto wtedy wdrażać pewną procedurę. Ja wiem, że my się boimy słowa procedury, nawet w małym biznesie się boimy procedur, natomiast wiesz, jeżeli ustalamy, że okej, dobrym nawykiem dla nas organizacyjnym będzie sprzątanie swoich biurek na koniec dnia, to umawiamy się, że stosujemy to wszyscy od tego i tego dnia. Wróćmy po miesiącu, dwóch i zobaczmy, czy to zadziałało, jaki to dało efekt. Wiesz, oczywiście to jest prosty przykład, natomiast tego typu podejście no, daje nam, buduje takie zaangażowanie i też otwartość ludzi, tak? Że ta firma, ja jestem jej członkiem i się z nią rozwijam, nawet jeżeli to jest mała firma. Mhm. Powiedziałaś o takich rzeczach jak procesy, procedury, o tym, że firmy się tego boją. Jeżeli chodzi o administrację, to jakich procedur czy procesów potrzebuje w pierwszej kolejności w firmie? Wiesz co, ja mam takie podejście bardzo indywidualne, bo to wszystko będzie zależało od firmy, wiesz, czym się zajmuje, jak funkcjonuje na co dzień, jakich ma pracowników, jaki tam jest styl zarządzania. Więc... byłabym bardzo ostrożna w takich bardzo uniwersalnych wskazówkach. Natomiast na pewno w każdej firmie są faktury, więc procedura obiegu faktur, procedura obiegu rozliczeń, tak? Delegacji, wydatków. To też najczęściej, gdzie pracownicy przychodzą, ula, ja mogę ten paragon rozliczyć? No nie, potrzebujemy faktury. Aha, i wiesz, i spisanie procedury, żeby rozliczyć to i to, musisz przynieść to i wtedy w tym terminie rozliczę to i to. No to rzeczywiście to jest taka podstawa. Dla mnie ważną z perspektywy i pracy, kiedy pracowałam dla firm, ale teraz też, kiedy prowadzę swój biznes, no jest taka procedura moja wewnętrzna o zasadach współpracy z księgowością, z biurem rachunkowym. Przejechałam się na wielu biurach i jakby wiem, że biura są różne, tak jak ludzie. W związku z tym dla mnie, ja chcę spać spokojnie, chcę mieć czyste zawsze sumienie, bo to jest dla mnie podstawowa wartość, więc chcę mieć pewność, że biuro mnie rozlicza profesjonalnie, odpowiedzialnie, bierze na siebie takie i takie obowiązki. Już nawet od teraz miałam audyt w firmie, gdzie biuro rachunkowe, to jest duża firma, firma ma podpisana z biurem rachunkowym umowę i firma im odsyła dokumenty, wszystko jest fajnie, tylko jak przychodzi coś do załatwienia do urzędu skarbowego, czy przychodzi kontrola, to biuro rachunkowe przerzuca to na firmę. Ale zaraz, odpowiedzialność przecież wzięli w umowie, wzięli, że się tym zajmą. Tymczasem nawet pisma nie chcą wysłać. I wiesz, i taka pierdółka, tymczasem pracownicy administracji tracili na to czas, bo musieli się tym zajmować, tak? Aha. Więc warto te zasady współpracy z biurem rachunkowym wyznaczyć. Na pewno też warto sobie ustalić zasadę i taką procedurę obiegu dokumentów. Czyli, wiesz, stworzenie sobie papieru firmowego, takiego layoutu, może nawet takich formatek, w jaki sposób odpowiadamy klientom, jeśli mamy jakieś zapytania, wiesz, procedura wysyłania oferty. No wiesz, tak jak my tu dzisiaj nagrywamy podcast, my rozmawiamy i ty też miałeś przygotowany wzór, w jaki sposób zrobić podłączenie techniczne, wiesz, dla mnie to jest mega ułatwienie, bo ja nie muszę ci zadawać pytań, nie muszę się uczyć, bo ja z techniką nie jestem zaprzyjaźniona, więc dla mnie to było duże ułatwienie, ale ty też wdrożyłeś sobie taką procedurę, nieważne czy to masz zdefiniowane jako procedura, ale masz zdefiniowane jak to będzie wyglądać i masz formatkę i już. Więc tak. Warto sobie takie formatki, wiesz, nawet formatki maili sobie warto, w jaki sposób, wiesz, jak do mnie teraz spływają zapytania, no to ja już, wiesz, mam formatkę, dostosowuję oczywiście i personalizuję ją do klienta, w zależności od tego, o co pyta, ale jednak już nie za każdym razem nie tworzę tego maila, więc taką procedurę też warto. No warto też sobie przygotować taką procedurę, jeśli na przykład firma ma teraz 10 osób i wie osoba zarządzająca, że docelowo w przyszłym roku chce zatrudnić jeszcze 10, no bo firma się prężnie rozrasta i tak dalej, to warto już w takim momencie, jeśli nie było tego wcześniej, spisać, jaki jest podział obowiązków, jaki jest podział odpowiedzialności, kto się czym zajmuje, jak wygląda ten przepływ informacji. Wiesz, w momencie, kiedy przychodzi nowa osoba, nawet jeśli to jest 10- czy 5-osobowy zespół, to zamiast za każdym razem, nawet przez kilka dni opowiadać o różnych rzeczach, to warto takie osobie przedstawić, jak to wygląda, słuchaj, zapoznaj się, porozmawiajmy o tym, wiesz, to w firmach dużych, no to jest cały system onboardingowy, ale jeśli mamy spisane role, odpowiedzialność, zasady współpracy, no to znów nie tracimy później tego organizacyjnego czasu i nie tracimy na produktywności, że musimy znowu komuś tłumaczyć. No i kwestia urlopów, tak? Jeśli jest 10-osobowy zespół, bo tym przykładem się posługuję, no to też nie jest tak, że każdy idzie kiedy chce, tak? Ktoś musi czuwać nad tą firmą i nią koordynować, w związku z tym warto też ustalić zasady i taką nawet mini procedurę. Słuchajcie, okej, urlopy takie zero-jednodniowe, chciałam powiedzieć zero-jedynkowe, jednodniowe, dwudniowe, to jest prosta sprawa, ale ustalmy sobie zasady, jak dysponujemy urlopem 14- czy 21-dniowym, kiedy w czasie wakacji idziemy na te urlopy, tak? Więc to... No zdecydowanie. Więc to warto. Jeżeli chodzi o współpracę z księgowością i jakby rozliczenia, to w 100% się zgadzam i sam wprowadziłem taką procedurę u siebie, żeby zebrać wszystkie dokumenty, które są potrzebne na koniec miesiąca do wysłania do biura rachunkowego, bo też zdarzało mi się zapominać na przykład zawsze o fakturze od jakiegoś jednego dostawcy, który ją przysyłał jak w jakiś, nie wiem, nietypowy sposób, tam nie wiem, messengerem na przykład i księgowa co miesiąc, ale panie Marku, bo brakuje takiej i takiej faktury. No więc wpisałem sobie to i teraz wiem i mam to wszystko, albo no takie każde pytanie, które się pojawia ze strony księgowości, to ja się od razu zastanawiam, czy to jest coś, co warto wpisać w procedurę, żeby nie tracić później czasu i nie ryzykować, że być może, nie wiem, księgowa zapomni zapytać, ja zapomnę te informacje przesłać, także to zdecydowanie tak. Wyrzutem sumienia były dla mnie te twoje słowa na temat delegacji, bo to jest dramat. To jest tak, że człowiek wyjeżdża, wraca zmęczony i trzeba to wszystko jakoś zebrać i tak dalej. Także ja mam delegację, nie wiem, czy raz w roku, jak rozliczę, może to się uda. No właśnie, wiesz, ja mam nawyk, kiedy byłam jeszcze asystentką czy office managerem, no to mój szef zawsze dostawał kopertę, w której dostawał instrukcję, no bo wtedy jeszcze tak nie było, za tamtych czasów nie było tak aplikacji, więc dostawał kopertę, dostawał listę, że wiesz, ja też byłam taka, że jak najmniej, żeby brał tych dokumentów papierowych, ale jeżeli zdarzyło się sytuacja, że jechał, nie wiem, gdzieś do Afryki i tam nie wyślą mi mailem faktury, tylko to dostawał kopertę, dostawał checklistę i potem go z tego rozliczałam. Także wiesz, Marku, może czas na asystentkę. No może. W każdym razie ja powiem Ci, już doszedłem do takiego momentu w moim myśleniu, że jeżeli ja nie wezmę na coś tam, nie wiem, paragonu czy faktury, nie będę mógł tego, w takim wyjeździe, nie będę mógł tego wrzucić w koszty, to tracę pieniądze, prawda? Znaczy, to jest tak, że to jest tak, jakbym wyjmował pieniądze z kieszeni i je wyrzucał, no bo jest, nie wiem, kolacja, która kosztuje powiedzmy 50 euro, no to jest tak, jakbym wyjął 10 euro, no bo tyle mniej więcej sobie tego podatku odliczę i poszło z portfela. No i to jest dobra perspektywa dla Ciebie, znaczy, że to Ci pomaga w tym, żeby jednak brać te pieniądze. To mi dało takie nastawienie, że te faktury ja powinienem po prostu chować do portfela, bo to są pieniądze, pieniądze nosi się w portfelu zazwyczaj, więc to taki tutaj powiedzmy właśnie mechanizm. Jeszcze pozwól proszę, że wtrącę taką wskazówkę, jeśli chodzi o faktury i księgowość. Warto na etapie jakby rozpoczynania współpracy z księgowością ustalić, w jaki sposób będzie się też opisywać te faktury dla tej księgowości, właśnie po to, żeby uniknąć tych pytań. Panie Marku, Pani Ulo, a do czego ta faktura? A czy tu były jeszcze jakieś koszty, skoro Pani organizuje szkolenie, to czy był catering, czy było to, czy było tamto? I wiesz, to mnie nauczyła praca w firmach, że jakby zawsze te faktury powinny być opisane i ten opis powinien być jak najbardziej czytelny dla księgowości właśnie po to, żeby nie wysyłać potem tony maili i wyjaśnień, co to było, jak i dlaczego, Poczytałem sobie trochę wpisów na Twoim blogu i znalazłem tam też taki element związany z planowaniem, że to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o organizację, administrację. No rzeczywiście nawet na zdrowy rozum jest, bo jeżeli wcześniej zaplanujesz, no to później tego chaosu nie ma aż tak dużo, bo wiesz, do czego zmierzasz i jesteś na to przygotowana. Natomiast to nie znaczy, że nie ma go w ogóle. Bo oczywiście, wiesz, planować sobie możemy różne rzeczy, ale życie sobie. Więc jaki ty masz sposób na panowanie nad tym chaosem, który wynika z rozminięcia się planów z rzeczywistością? To mam dwa takie patenty, które mi pomogły. To znaczy pierwszy, przestałam myśleć o planowaniu jako jednym triku wspaniałej rewolucji i wspaniałym rozwiązaniu na to, że moja organizacja pracy będzie funkcjonować. Dałam sobie sprawę, że żeby mieć taki jednorodny, uniwersalny dla samej siebie plan i panować nad wszystkim, plan organizacji pracy, to ja muszę myśleć procesowo, ale muszę też myśleć systemowo. To znaczy zdałam sobie sprawę, że organizacja pracy to jest składowa kilku elementów. Stąd stworzyłam model ten dobrze zorganizowanej administracji. I w nim się pojawia planowanie jako pewien element, bo organizacja to są dokumenty, to są strategie działania, to jest komunikacja, to są procedury, to jest planowanie, to jest, wiesz, asertywność, pewność siebie, narzędzia typu elektroniczny obieg dokumentu, to jest wszystko, jeśli chodzi o organizację, więc to jest jeden wielki system. Natomiast planowanie jest dodatkiem do tego, jest takim elementem tego i zmiana tej perspektywy pomogła mi zrobić kolejną rzecz, która mnie w tym wspiera, to znaczy dałam sobie prawo do porażki. Tu trening mentalny mi bardzo, bardzo pomógł, bo ja jako perfekcjonistka i to, że muszę mieć wszystko elegancko, cudownie i wspaniale, to mnie też wspiera bardzo dużo w pracy, natomiast to też bywa utrudniające i takie, wiesz, wbijające dziurę, wbijające szpilę do dziury. W każdym razie chodzi o to, że kiedy zdałam sobie sprawę, że jeżeli plan dnia nie idzie mi tak jak chcę, bo córka mi zachorowała w szkole i muszę jechać, bo ja się rozchorowałam, bo klient ma awarię i potrzebuje 3-godzinnej konsultacji i ja muszę wszystko rzucić, że jakby to jest naturalny proces, to jest proces mojego biznesu i ja przestaję się w związku z tym spinać, nie mam tego stresu, nie denerwuję się, o matko, bo wiesz, znów mam takie hasło, które bardzo powtarzam często i mam nadzieję, że widziałeś na blogu, ale też na szkoleniach powtarzam, że organizacja to jest ciągłe balansowanie na zmianie. Jeśli nie balansujesz, to wypadasz. Zaczyna się pojawiać stres, zaczyna się pojawiać chaos, zaczyna się po prostu wszystko rozłazić. Więc planowanie jest elementem systemu i ten system ma cię wspierać. Jak to zrobić, żeby się dobrze organizować? No to ja bym zaczęła, znów wracam do modelu i tego, co mówiłam wcześniej, czyli do podstaw. Uporządkujmy, trzeba uporządkować, wiesz, swoje otoczenie, swoje miejsce pracy, swoje dokumenty, potem poznać trochę siebie, jakie mam nawyki wspierające, jakie mam nawyki blokujące, takie obciążające mnie, choćby odkładanie wspomnianych wcześniej dokumentów do szuflad. Potem przeanalizowanie, ja bardzo patrzę na to, jak wygląda mój rytm dnia i jakie mam fizjologiczny rytm dnia. To znaczy, wiesz, gdzie mam punkty flow wysokie, gdzie mam po prostu dno. Ja wiem, że między 13 a 15 tu się wiele efektywnej pracy nie wydarzy. To jest po prostu czas na, wiesz, pakowanie dokumentów, wiesz, jakieś takie rzeczy, które są, nie wymagają mojego skupienia, po prostu. Natomiast, no wiesz, co ty powiesz? No! Dlatego się ze mną umówiłaś na nagranie na 13? Ja liczyłem na to, że będziesz skupiona i w szczycie formy. Ale ja jestem skupiona, tylko ja nie mogłabym na przykład projektować swojego produktu, nie mogłabym przygotowywać oferty, nie mogłabym takich rzeczy, wiesz. Jak rozumiem, ja mam opowiadać o swoich rzeczach, to dla mnie to, wiesz, to jest... Nie czepia się taksówek, no. Się czepi, zapał mnie. Dobrze, czujna jak ważka, dobrze. No trzeba słuchać. Super. Słuchaj, bo mówisz o tym porządkowaniu. Tak. I to jest dla wielu osób, myślę, zwłaszcza przedsiębiorców, to jest takie, kurczę, trochę, nie wiem, ograniczające, no bo przedsiębiorca to jest bardzo często człowiek, który tworzy coś, który ma mnóstwo pomysłów, jest takim duchem kreatywnym i wyzwolonym, a słowo porządek kojarzy się z ułożeniem właśnie wszystkim, tutaj mam szufladeczkę, na to, tu mam na tamto i kojarzy się z czymś, co nas trochę gdzieś ogranicza. Poza tym niektórzy też twierdzą, że to, co wokół nich panuje, jest taki twórczy nieład i to w ogóle im pomaga myśleć i tak dalej, więc co ty masz na myśli, mówiąc, używając sformułowania właśnie porządek w biurze, czy porządki w biurze? Czyli wiesz, ja wrócę. Jeśli mówisz o artystycznym nieładzie, to ja już mam po prostu w sobie takie ciśnienie, bo tak, jeżeli pracujesz sama dla siebie, czy sam dla siebie i jesteś jedną osobą, to sobie twórz ten artystyczny nieład. Natomiast jeżeli pracujesz już w biurze z innymi osobami i masz nieład na biurku, po prostu wszystko jest, rzeczy do makijażu, kubki, pończochy, po prostu wszystko, a takie rzeczy. Ja pończochy zawsze mam tutaj, niestety. Wiem. Przepraszam. Ale ja znam taki przypadek, słuchaj. I na dodatek oczekujesz od innych, że będą zorganizowani, będą, wiesz, pracować efektywnie, no to coś tu jest nie tak. Więc dla mnie artystyczny nieład w firmie, w administracji firmy jest po prostu niedopuszczalny, bo tam, jak ja uczę office managerki, to ty tam nie jesteś dlatego, żeby być dla siebie, tylko jesteś po to, żeby wspierać innych. I między innymi budujesz swoją markę wewnętrzną w firmie przez to, jak wygląda też twoje biurko. Natomiast jeśli chodzi o porządek, to wiesz, każda rzecz, którą masz na biurku, która cię rozprasza, dezorientuje, która sprawia, że twoje myśli gdzieś uciekają, która cię wywołuje emocje, to absolutnie się tego trzeba pozbyć. I piętrzące się dokumenty, przewalające się gdzieś, a tu mi spadnie, tutaj gdzieś krzywo coś leży, powoduje najczęściej to, że jakby cały czas jesteśmy w takim stanie, kurde, złości mnie to, wiem, że muszę coś z tym zrobić, to mam z tyłu głowy. Wiesz, jeżeli chcemy działać efektywnie, to musimy eliminować wszystkie rzeczy, które rodzą w nas te niewspierające emocje. Bo też zobacz, artystyczny nieład, to jest przekonanie. Mam przekonanie, że artystyczny nieład mnie wspiera. Przekonanie rodzi emocje. Emocje definiuje to, w jaki sposób działamy. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że ma nieartystyczny nieład, no to ciekawa jestem, co się za tym kryje. Natomiast porządek daje ci taką stabilizację, daje ci poczucie, że panujesz nad tym, wywołuje w tobie dobre wiesz, emocje, powoduje też, że jakby nie tracić czasu na to, żeby czegoś poszukiwać, bo ty wiesz, że gdzie jest wszystko. Ja zawsze w każdym biurze, w którym pracowałam, chłopaki nieraz do mnie dzwonili, uwaga, się uśmiejesz, potrafili do mnie w sobotę rano zadzwonić, gdzie jest ula w magazynku papier toaletowy. Przyzwyczają, każdy office manager co najmniej się z tym spotkał i ja zawsze było, wchodzisz do magazynku, po prawej stronie ta półka, tam jest opisane to, bierzesz. Tak samo było z dokumentami, kablami, przejściówkami, wszystko. Ty dzięki porządkowi po prostu w nocy o północy, jak wiesz, jak na spowiedzi wyrecytujesz, gdzie co jest. I to daje też takie, wiesz, zamknięcie poznawcze, czyli po prostu nie zastanawiasz się nad tym, tylko wyrzucasz, czyli robisz sobie przestrzeń na nowe, kreatywne pomysły. I to jest ważne. I na to bym bardzo zwróciła uwagę, bo ten porządek, i znów popatrzcie, ja też robię takie ćwiczenie dziewczynom bardzo często, chociaż nie tylko, jak wchodzę do firmy i zaczynamy robić audyt, to też robię takie ćwiczenie, analizujemy jeden dzień pracy. I kiedy przejdziemy minuta po minucie, od 8 do 16, co się dzieje, jak dana osoba wykonuje zadania, w jaki sposób zarządza dokumentami, w jaki sposób zarządza procesami, to okazuje się, tutaj straciła 15 minut, tutaj 7, tutaj 4 i wiesz, o matko, to ja straciłam 48 minut dziennie, o matko, no, a narzekasz, że nie masz kiedy iść na przerwę i nie masz kiedy zjeść, albo jesz przy biurku, co jest kolejną nieefektywną rzeczą. Tak, nasunęło mi się takie pytanie, kiedy mówiłaś o tym porządku, że zwykle jest taki, myślę, obraz, że szef to jest człowiek, który ma duże biurko. Ja nie wiem, czy to jest coś takiego, że im wyższe stanowisko, tym większe masz biurko. I w kontekście tego, o czym mówisz, zastanawiam się, że być może dobrym pomysłem byłoby mieć mniejsze biurko. No bo jeżeli masz małe biurko, to nie gromadzisz na nim tych różnych rzeczy, bo po prostu nie ma na to miejsca. Czy w ogóle jest coś takiego jak zależność między porządkiem a powierzchnią biurka? Jak dla mnie nie. Ja mam dosyć spore biurko w kształcie litery L. Mam na nim tylko to, co mi jest potrzebne i mam rzeczy, które wywołują we mnie dobrą rzecz, znaczy dobrą emocję, czyli kwiaty na przykład, tak? Natomiast nie mam dokumentów, a jeśli nad czymś pracuję, to mam tylko to, nad czym pracuję. Jeśli kończę dane zadanie, na przykład przygotowuję ofertę dla klienta, to mam kartkę, bo ja zawsze najpierw na kartce pracuję, rozkładam właśnie te myśli i te wszystkie rzeczy, które do tego zadania, projektu będą. Potem to przenoszę do komputera, wysyłam. Potem te dokumenty zanoszę do segregatora albo mam go tutaj przy sobie i w takiej szufladce i wtedy zamykam case i zabieram się za nowy. Więc jak z mojej perspektywy nie ma znaczenia, czy masz duże biurko, czy małe. Kluczem są nawyki. Jeżeli masz nawyk gromadzenia, to nawet na malutkim biurku jesteś w stanie po prostu wszystko tam włożyć. Mam też takie zdjęcia z różnych firm w telefonie, jak to wygląda. Więc nie. Rozmiar nie ma znaczenia. Mówimy o organizacji. No, o powierzchni biurka cały czas. Dobra, nie wiem, o czym ty pomyślałaś. Bo mi spadły inne myśli. Tak, w przypadku organizacji dokumentów i biurka nie ma rozmiar znaczenia. Rozumiem, dobrze. To nawyki. Nawyki organizacyjne. To jest też, co u ciebie widziałem i co bardzo mi się spodobało. Mówisz o tym, żeby te nawyki sobie wypracować i nie, że tam nawyki tak po prostu, ale nawyki na początek dnia, w ciągu dnia i na koniec dnia. I nawet już trochę teraz, kiedy mówiłaś o tym, jak ty to robisz, to o nich wspomniałaś, ale dla kogoś, kto chciałby nad tym popracować i trochę bardziej się ogarnąć, jeżeli chodzi o ten porządek wokół siebie, to jakie nawyki rekomendujesz właśnie na początek, w trakcie dnia i na koniec dnia. Dobrze. Ja mam takie podejście, że jak zaczynasz, tak kończysz, nie na odwrót. Więc jeśli zaczniemy dobrze i efektywnie dzień, to bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że skończymy go dobrze. Tak, rzeczywiście wyróżniłam 3 nawyki organizacyjne dla administracji, które są bardzo wspierające w takim codziennym zarządzaniu biurem i zarządzaniu tym biznesem. I pierwszy nawyk taki poranny to jest dla mnie przyjście do biura i zrobienie takiego tak zwanego obchodu. Czyli zanim usiądę i włączę ten komputer, to obejdę to biuro, nawet jeżeli ono jest małe, sprawdzę, co się dzieje, sprawdzę, czy tu jest czegoś nie brakuje, czy jest w kserokopiarce papier, czy jest kawa i tak dalej, i tak dalej. Czyli przechodzę to biuro i sprawdzam, czy coś się wylało, zepsuło i tak dalej. Spisuję sobie szybciutko i w momencie, kiedy otworzę komputer, zrzucam w ciągu praktycznie 2 minut, bo wrzucę zamówienie, zadzwonię do pani sprzątającej, że tutaj dzisiaj musi więcej posprzątać tą salę konferencyjną, bo się nie przyłożyła, wiesz, wyłapuję automatycznie te rzeczy i w związku z tym te wpadacze, te takie rzeczy, które chciałam powiedzieć po angielsku, które rozpraszają mnie w ciągu dnia, bo ktoś przyjdzie i że toner się skończył, ja już mam z głowy, bo to zrobiłam, więc już sobie gospodaruję ten czas znacznie lepiej. Następnie no warto jakby mieć już na biurku, to już trochę nawiązuje na zakończenie dnia, ale mieć już rano na biurku tą listę to do, którą się dzisiaj po prostu zajmę. Więc nie przychodzę do biura i nie, o Boże, no co to ja zrobię, co ja dzisiaj zacznę? No może najpierw faktury, a może najpierw zamówienia, może najpierw zamówię tą delegację szefowi. Nie. Ja już po prostu biorę sobie, wiesz, od razu, już mam. I to jest taki nawyk bardzo prosty do wdrożenia do biura, czyli wiesz, robię obchód. Ja pamiętam, kiedy pracowałam w jednej ze szwedzkich korporacji, mieli duży budynek serwisowy, 12 wjazdów na ciężarówki i zawsze jak wjeżdżałam na teren firmy, objeżdżałam samochodem, wiesz, budynek i sprawdzałam, co jest, gdzie zepsuł, kto wylał jakieś oleje, ja to wszystko wiedziałam. Zawsze się chłopaki śmiali, jak wchodziłam do firmy, no i co dzisiaj złapałaś? Ja mówię, widziałam wszystko, wiesz, że nie było śmieciarki, że nie było to, że nie było tamto. Także to mi też dawało spokój w ciągu dnia, że ja nad tym panuję. Następnie jeśli chodzi o dzień, tak, rzeczywiście sklasyfikowałam trochę nawyków organizacyjnych w ciągu dnia i tu wiadomo, to co mówiliśmy też, tak, jeżeli zajmuję się jakimiś dokumentami, to kończę to zadanie, odkładam od razu te dokumenty, zrzucam to, tak, odhaczam sobie zadanie z listy, wykreślam, to też z kolei wpływa na moją motywację i na taką efektywność, kurde, kolejne zadanie zrzuciłam, jest, super. Masz tak, że jeżeli coś zrobiłaś nieplanowanego, to dopisujesz do listy i odhaczasz? Nie. Nie, okay. Nie. Dla mnie lista, którą mam, a teraz coraz mniej zrzucam sobie na tą listę, powoduje, że wiesz, mam takie, kurczę, i jeszcze dodatkowo weszło to i mam to z tyłu głowy i jeszcze, wiesz, jeszcze bardziej mnie to motywuje, ale nie wpisuję, bo staram się rozliczyć z tego rzeczywiście, czy to, co wyznaczyłam, te priorytety, które budują mój biznes, rzeczywiście zrobiłam. No i właśnie, kwestia priorytetów. Ja też uczę dziewczyny, że nie wystarczy wpisać sobie 2-3 priorytety, trzeba jeszcze rzeczywiście egzekwować, więc jak już zrobię ten obchód, siadam, to zabieram się, zaczynam od pierwszego takiego dużego klocka, przepraszam za wyrażenie, i od razu jadę z tym tematem, tak? Dopiero potem zaczynam obrabiać maile, wiesz, sprawdzać, co rzeczywiście weszło. No, na pewno kolejną rzeczą jest to, żeby umieć mieć taki nawyk jednak odmawiania tym wspomnianym wcześniej stojaczom. No i tu jest szerokie pole manewru, bo ja to widzę na szkoleniach, ile mamy wyzwań z dziewczynami, jeśli chodzi o pewność siebie i bycie asertywnym. Najczęściej, kiedy ktoś przychodzi i słuchaj, zrób to, bardzo cię proszę, to ci zajmie 3 minuty. Świetnie. Ja muszę uczyć dziewczyny, tak wiesz, czasami bardzo mocno, że świetnie, to ja Ci wpiszę między 15:30 a 15:34, mam czas, skoro to tylko 3 minuty, to ja się wtedy tym zajmę. Wiesz, jakby jesteśmy skupione na tym, co rzeczywiście robimy i nie pozwalamy sobie wchodzić na głowę i jeśli ktoś czegoś oczekuje i nie umie się dostosować do naszego planu, no to sorry, winę tu. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby no jednak ten porządek starać się właśnie utrzymać, tak? Pilnować tego porządku. Warto wyznaczyć kurierom takie miejsce, gdzie rzeczywiście składają te paczki, które przychodzą do biur, a nie na swoje biurko i wtedy to narasta i się wkurzamy. Warto mieć taki nawyk posiadania kartki, wiesz, ja na przykład uwielbiam taką... Podkładkę taką sztywną. Aha. Tu mam kartki zwykłe A4 i każda myśl, która mi przychodzi, każdy pomysł, a ja tych pomysłów mam bardzo dużo. Ja sobie... No widzę, bo masz kartkę A4, ja mam na pomysły takie, o, zaraz tutaj wygrzebie, o, to tu jest moja kartka na pomysły, te karteczki takie post-it, wiesz, malutkie. No właśnie, i potem się ginie w tych post-itach najczęściej. No tak, mam tu kilka przyklejonych w szufladzie, oczywiście gdzieś tam do innych papierów. A, no właśnie. No ja lubię, wiesz, tworzyć sobie strzałki, dopisywać i potem na koniec dnia decyduję, co z tym robić. Bo jakby przejdę trochę płynnie do nawyku na koniec dnia, wiesz, ja lubię podsumowania. Znaczy, zanim wychodzę z biura, wychodziłam z biura, no bo teraz ciężko mi, mam biuro przy domu, więc, ale zanim opuszczam swoje miejsce pracy, to ja przede wszystkim porządkuję swoje biurko. Jeśli cokolwiek się tu znalazło, albo ostatnie zadanie przed chwilą skończyłam, to ja to biurko uporządkuję. I śmieszna historia, do dziś pamiętam jednego z szefów, który jak zaczynaliśmy współpracę, to on zawsze mówił: Ula, ty masz takie na koniec biurko czyste, jak ty to robisz? Ja mówię: szefie, ja po prostu sprzątam po sobie. Ja tak zawsze kokieterię stosuję i się śmieje, i powiem Ci szczerze, to było takie, że dla mnie też lekcja, bo on naprawdę zaczął się starać robić porządek u siebie. Więc jak on wychodził, to też układał, wiesz, odkładał na miejsce. Na początku się śmiał: Ula, dobrze. Tak, tak, szefie, jestem bardzo dumna. Ale to też jest, wiesz, metoda na to, żeby jeśli szef jest lekki bałaganiarz, pokazywać mu też perspektywy i przykład, i też innym ludziom. Więc ja na koniec dnia takie notatki sobie spisuję. Albo to wpisuję zadania do Asany, do narzędzia, które mam z dziewczynami, z którymi współpracuję. Albo wpisuję sobie do zeszytu myśli, które chcę rozwinąć. Albo wpisuję sobie na flipcharta, że wiesz, tym się zajmę jutro i od tego zacznę, od tworzenia tej mapy myśli. Ja to absolutnie porządkuję. Także jak idę już odpoczywać, to idę odpoczywać. Więc to na pewno warto robić na koniec dnia w biurze. Posprzątać, odhaczyć, podsumować sobie dzień. To też jest taki nawyk wspierający organizacyjny. Wyciągać wnioski z tego dnia, co się dzisiaj wydarzyło. Sprawdzić, co poszło dobrze, co się nie do końca udało, które zadania, bo na jutro coś wypadło, więc które zadania mogę przesunąć, w jaki sposób te priorytety, które sobie ustaliłam na jutro, wiesz, będą pozwalały mi się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wychodzę tak, że zamykam, wychodzę, tylko domykam ten dzień rzeczywiście i w momencie, kiedy mam już listę na jutro, co mówiłam wcześniej, przychodzę i mam tą listę i jadę z tematem. Każda minuta, którą mogę zaoszczędzić, jest dla mnie kluczowa. I oczywiście znów dajmy sobie prawo do tego, że jakiś dzień się rozjedzie, jakiś dzień nie pójdzie tak. Wspomniałam wcześniej o tym fizjologicznym rytmie dnia. To jest niezwykle ważne, bo umówmy się, no... Kobiety może nie zareagują dobrze, ale no my mamy pewne dni w miesiącu, gdzie inaczej pracujemy, mamy inne emocje, jesteśmy chorzy, przeziębieni, jesteśmy zmęczeni, spaliśmy krócej. I wtedy najczęściej to siada, brzydko mówiąc, na tym naszym planie, na tej naszej liście. I warto to wiedzieć, jak wtedy reagujemy, jak wtedy zarządzamy emocjami, jak wtedy zarządzamy zadaniami. To też ma wpływ na planowanie, na naszą efektywność, nawyki. Szeroki temat. Dobra, trochę mówiłaś na temat radzenia sobie z tym, żeby zespół się ogarnął trochę lepiej jako całość i rzeczywiście wewnątrz firmy jest to pewnie trochę łatwiej zrobić, no ale firma to są też podwykonawcy, dostawcy i przede wszystkim klienci i o ile wobec współpracownika ja mogę być asertywny i powiedzieć mu: słuchaj, teraz mi nie zawracaj głowy, bo ja robię coś innego, no to trochę trudniej jest z klientem. Czy masz jakieś sposoby na to, jak to zrobić, żeby ten zewnętrzny świat, klientów przede wszystkim, jakoś wpasować w ten nasz model, tak żeby oni, no czasem się mówi, że prowadzenie biznesu byłoby cudowne, gdyby nie klienci. Więc jak to zrobić, żeby ci klienci, na ile się da, właśnie wpasowali się w ten nasz porządek? To dwie rzeczy, które ja stosuję. To znaczy, w moim systemie organizacji pracy, kiedy planuję, uwzględniam 60% czasu to są takie priorytety, 20% to są takie zadania ad hoc, czyli wpadające nagle. W związku z tym to jest miejsce na tych klientów, którzy, Pani Ulu, ja chciałabym prosić o ofertę na audyt. I trzecia rzecz to jest 20% na taki mój wolny czas, czyli mam przerwy, wychodzę, jem i tak dalej. I ja tych klientów moich wpisuję sobie w to 20%. I to jest pierwsza rzecz, więc warto w takim planie dnia uwzględnić po priorytetach ten czas, przestrzeń na to, że musimy tym klientem się zająć. Nie planować 8 godzin dziennie, bo to po prostu się nie uda, bo zawsze coś dojdzie. Nie, ja się na tym przejechałam, kiedy wiesz, sama zaczęłam robić biznes. Przecież ja mam cały dzień, przecież ja mogę, a spoko, zostanę wieczorem, posiedzę wieczorem, popracuję. To i wiesz, po pierwszym roku ja byłam tak a jeszcze do tego się szkoliłam, wszystkich słuchałam i o matko jedyna, tak? Więc ja byłam tak wypalona, tak zmęczona, że w ogóle chciałam wrócić już na etat. Ale tu wsparcie mojego męża i mówi: kobieto, przecież ty od 2007 marzysz o tym biznesie, weź, odpuść. I wiesz, i musiałam się wtedy przeorganizować, musiałam wyłapać te wszystkie rzeczy, o których tu dzisiaj powiedziałam, tak? Czyli swoje nawyki, ale to, od czego się najbardziej odniosłam, to mój system wartości, w jaki sposób ja prowadzę ten biznes. I podam Ci przykład z mojego doświadczenia z początków, kiedy miałam dużą firmę, obsługiwałam, najpierw tam robiłam audyt, potem robiłam szkolenie i no i zrobiłam to. Klient do mnie po jakimś czasie wrócił i mówi: Ula, zrób mi proszę rekrutację po przyjacielsku. Wiesz, co to oznacza? Firma rekrutacyjna bierze co najmniej 3 pensje tego nowego pracownika, a ja mam to zrobić po przyjacielsku. I to był dla mnie taki klik. Kurczę, musiałam w którymś momencie dać mu przestrzeń na to, że on poczuł, że może mnie o to prosić. I mówię: o nie, 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 to w ogóle nie jest mój model, ja się na to nie zgadzam. I wtedy się też przeorganizowałam i uznałam, że tak, klienci są dla mojego biznesu ważni. Natomiast jeżeli ja nie będę się czuła dobrze w tym biznesie, to on po prostu nie pójdzie i będę miała doły, mój zespół będzie szedł do kitu, wiesz, po prostu pójdzie fala. I w związku z tym, jeśli klient przysyła do mnie zapytanie: Pani Ulu, chciałbym to i to, czy może mi Pani wycenić? Tak. Proszę mi pozwolić przesłać sobie jutro ofertę, dziś już mam tak dzień mocno zdezorganizowany, tak, proszę mi pozwolić przesłać to jutro. Super. I najczęściej nie zdarzyło mi się odmowa. Nie ma sprawy, Pani Ulu, poczekam, jasna sprawa, każdy jest dzisiaj zajęty. Ale znów, też mi się zdarzają klienci, tak miałam chyba 2 tygodnie temu, kiedy zadzwonił do mnie klient: słuchaj, mam problem z tym i tym pracownikiem, było kilka rozmów, nie poszło, czas na naganę czy na dyscyplinarkę, co z nim robimy, poradź. No i wtedy zajęło mi to, z 2 godziny rozmowy, ustalania, co możemy zrobić, bo to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, ja muszę przeanalizować sporo rzeczy, muszę się dowiedzieć kilku rzeczy, ale wiesz, no miałam znów ten slot czasowy ustalony. No i wiesz, warto się trzymać w biznesie swoich zasad, informować też klienta już na samym początku, kiedy przychodzisz czymś, jak to będzie wyglądać. Wiesz, tak jak teraz, znowu następny przykład. Klient mnie poprosił o to, czy mogłabym w przyszłym tygodniu przyjechać do jego siedziby pod Warszawę, bo chcą pogadać o współpracy. Tak, ale mam przestrzeń jednego dnia w te 2 godziny, drugiego dnia w te 2 godziny i już nie jestem w stanie inaczej zrobić. I teraz, gdzie możemy się spotkać po środku, wiesz? Ja myślę, że to też jest kwestia bardzo duża komunikacji, w jaki sposób rozmawiamy. Jeśli jesteśmy w przekazie tacy agresywni, tacy, wiesz, niekonkretni, gdzieś tam... Ja bardzo przypilnuję się i bardzo zwracam uwagę na to, w jakich słów używam. Każde słowo coś ze sobą niesie, więc jeśli, tak jak w tym wspomnianym też przykładzie klienta, on wyczuje coś, że jest nie tak, no to będzie miał pretensje, będzie nie tak. Natomiast jeżeli to jest klient biznesowy, to on rozumie w większości przypadków, bo wyjątki takie, wiesz, ekstremalne też się zdarzają, zrozumie, tak? A przede wszystkim to dla nas będzie sygnał, czy on jest dla nas partnerem do współpracy, czy nie. Ja wiesz, też zdałam sobie sprawę, że ja nie muszę z wszystkimi współpracować, mnie nie muszą wszyscy lubić i nie będzie tak, że wszyscy mnie będą lubić, ale dopóki, wiesz, buduję relacje i komunikuję jasno i przejrzyście, ja mam też swoje zasady. I też w Twoim pytaniu było pytanie o dostawców. Też mam z etapu prowadzenia swojego biznesu niemiłe doświadczenia z podwykonawcami, z tak zwanymi freelancerami. Wiesz, miałam taką sytuację, że jak robiłam pierwszą stronę, to za trzecią wpadką dziewczynie, która mi to robiła, powiedziałam, że wciskam przycisk stop i coś jest nie tak i musimy o tym porozmawiać. Dziewczyna mi zablokowała dostęp do mojej strony, więc dobrze, że mam wtyki, wiesz, ja się mówię, technika to nie jest moja bajka. Dobrze, że mam przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam, wiesz, IT i mi pomogli, tak? Bo też w takiej firmie pracowałam. Ale wiesz, też mam pana, którego teraz zwolniłam, który miał mi pomagać w przypadku reklam. I zawsze na pierwszej rozmowie ustalam, słuchaj, takie są moje wartości, takie są moje zasady komunikacji. Ja współpracuję tak i tak. Czy tobie to odpowiada? Jak się z tym czujesz? Czy jesteś w stanie spełnić te moje oczekiwania, ale czy jesteśmy w stanie się znaleźć pośrodku? Jeśli tak, to zaczynamy współpracę. I potem jakby w trakcie współpracy jest to rewidowane, tak? Natomiast no, jeśli za trzecim razem jest już coś nie tak, no to ja mam ten przycisk stop i słuchaj, zrewidujmy to. Nie odpowiada to moim wartościom, lepiej się rozstać, nie ma się co męczyć, nie ma się co trzymać na siłę. Więc tak, planowanie tego czasu, jednak że no, ta przestrzeń dla klientów ad hoc musi być. No i wartości, system zasad, system komunikacji, no to są dla mnie podstawy, tak jak wiesz, w korpo, tak w małym biznesie, tak w jednoosobowym biznesie, tak w relacjach, no. Mam nadzieję, że niejedna osoba słuchając tego, o czym mówisz, nabrała ochoty na to, żeby trochę lepiej się zorganizować i ogarnąć ten chaos dookoła. Powiedz, jaki z twojego doświadczenia najlepiej wykonać pierwszy krok, żeby, wiesz, mieć jakieś takie małe zwycięstwo na starcie, które zachęci mnie do tego, żeby iść i wykonywać kolejne kroki? Działać. Profesor Ome, wiesz, profesor Ome powiedział taką myśl, która ze mną bardzo rezonuje. Czuj, działaj, myśl. Czyli jeżeli widzisz, że twoja organizacja, coś tam można byłoby rzeczywiście poprawić, usprawnić, to jeśli przychodzi pierwsza myśl, która ci przychodzi, po prostu ją zrób. Potem przeanalizuj, pomyśl, czy to było dobre, czy to cię wspierało, czy to poprawiło tą efektywność twojej pracy i organizacji, czy to warto dalej stosować. Jeśli nie, to kolejna rzecz. Wiesz, małe działanie jest kluczem do sukcesu. To też jest metodologia Kaizen, tak? Metoda małych kroków. Cały czas działanie i usprawnianie. Wiesz, usprawnianie nigdy się nie kończy. Więc jeżeli widzisz, że porządek na biurku jest twoją rzeczą, która cię nie wspiera w tej organizacji, to zrób coś z nią. Jeżeli widzisz, że nie robienie listy to do i działam, co mi wiesz, do głowy przyjdzie, jest niewspierające dla ciebie, to zrób jedną małą rzecz. Jeśli z klientami nie masz ustalonych zasad współpracy i widzisz, że cię to drażni, to zrób małą rzecz i spisz sobie to na kartce, jak to ma wyglądać. Wiesz, każdy krok będzie przybliżać do lepszej organizacji. No a potem warto w którymś momencie przyjrzeć się tak całościowo, z szerszej perspektywy. Jeśli ta organizacja czy ten mały biznes się rozrasta, to tym bardziej warto przyjrzeć się całemu modelowi, wiesz, dobrej organizacji pracy. Mm-hmm. Z tego, co mówisz, wynika, że ty sama jesteś osobą bardzo dobrze zorganizowaną. Zastanawiam się, jak sobie radzisz w sytuacji, kiedy masz zatrudnić na przykład osobę, która ma podobne cechy jak ty. Bo jeżeli mamy referencję, mamy, wiesz, jakąś historię zatrudnienia, no to można stosunkowo łatwo sprawdzić, bo po prostu pytamy poprzedniego pracodawcę, jak ta osoba sobie radziła. Ale jeżeli mamy osobę, która jest nowa na rynku pracy albo się przekwalifikowała i nie mamy o niej takich danych, które mogłyby nam posłużyć jako wskazówka, to jak ty byś się zabrała za, wiesz, zrekrutowanie takiego office managera czy office managerki, która miałaby mi w biurze pomóc osiągnąć dobrą organizację? Wiesz co, tak naprawdę badam trzy rzeczy. Czy to robię dla siebie, czy to robię dla klienta, bo też rekrutację przeprowadzam. Badam trzy rzeczy. Badam zmysł organizacyjny, badam kwestię ustalania sobie priorytetów, czy umie to robić, czy nie, i badam kwestię zaangażowania, jakie ma postawy, jakie ma wartości. Jeśli chodzi o zmysł organizacyjny, to przede wszystkim, wiesz, pytam, w jaki sposób badam, tak, w jaki sposób ona sobie organizuje dzień pracy, w jaki sposób organizuje sobie tydzień, w jaki sposób organizuje sobie miesiąc, bo to mi daje taką perspektywę, wiesz, nie tylko jak ta osoba działa tu i teraz, ale czy ona, wiesz, myśli w skali X czasu, czy umie wybiegać poza pewien schemat, wiesz, ja też trochę mam takie podejście, że ja dużo rzeczy widzę. Jeśli z kimś rozmawiam, to ja dużo rzeczy widzę, analizuję pewne i często dostrzegam, wyłapuję te niuanse, no i skupiam się na tym, jakich słów dokładnie ta osoba używa. Więc jeśli ona opowiada w samych superlatywach o swojej organizacji, wszystko jest cacy, no to drążę, szukam, które projekty, nie do końca jej wyszły, czy potrafi powiedzieć swoje błędy, bo to, czy ktoś potrafi powiedzieć o swoich błędach, też jest dużą lekcją i pokazuje bardzo dużo o danej osobie, tak? Ja się nie wstydzę swoich błędów i popełniłam ich w życiu mnóstwo i one mnie tak naprawdę nauczyły i doprowadziły do tego, w którym miejscu jestem. A jeżeli przychodzi do mnie osoba na rozmowę i nie umie mówić o swoich błędach, no to... co będzie, jeśli ten błąd popełni? To wtedy co? Aha. Ja muszę... Zawiniecie pod dywan albo zwali na kogoś innego prawdopodobnie. I wtedy to ja mam kłopot, tak? Bo to jest mój biznes. Więc warto na to zwrócić uwagę i warto się temu przyjrzeć. Jeśli chodzi o priorytety, no to tu jest sprawa prosta, tak? W jaki sposób ustala sobie te priorytety? Jaki priorytet dał jej kiedyś w życiu najbardziej w kość? Jeśli miałabym wystąpić przed biurem, w biurze przed wszystkimi, opowiedzieć o swojej pracy, o swoich priorytetach, to co by powiedziała? Jakie trzy rzeczy by, na co by zwróciła uwagę? No i to też daje mi pewną perspektywę, tak? Potrafię wyłapać i wyłapuję, w jaki sposób ta osoba mówi, jakie wnioski z tego przede wszystkim wyciąga. Czy ta osoba jest taka refleksyjna i potrafi dostrzec, kurczę, tutaj rzeczywiście to mogłam zrobić inaczej, ale w zamian wdrożyłam to i to. I to też pokazuje mi, że ten zmysł organizacyjny jest, zdecydowanie wyżej. No i kwestia zaangażowania, no, to będzie głównie widać po emocjach, jakie ta osoba, ma. Jeśli ona opowiada o tym priorytecie, takie, to było dla mnie coś, no to ja widzę, że ta osoba tym żyje, że ona, nie jest przez przypadek w administracji, nie jest przypadkowo tym office manager, że ją to kręci. Warto patrzeć pod tym kątem na te osoby, bo no, są firmy, w których administracja i zadania w administracji no, są takie, mówiąc wprost, nudne, tak? Tu, jeśli firma nie ma takiego podejścia, że to znajdźmy jej projekty, dajmy jej nowe możliwości, no to ten pracownik się szybko wypali, wtedy pójdzie. Natomiast jeżeli ktoś żyje tą administracją, jest z taką pasją, lubi te papiery, lubi ten porządek, lubi te procedury, lubi to załatwianie, tą logistykę, bo w administracji to jest ciągła logistyka wszystkiego, no to to ta osoba po prostu to pokaże, powie, że a tu było to, a tu było to, a na dodatek było to i to stworzyło jedną całość i wtedy widzisz, kurczę, no naprawdę to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. No i dla mnie też jest ważne, że jeżeli na przykład rekrutuję dla klienta, no to ta osoba w pewnym momencie musi się identyfikować z wartościami firmy, tak? Musi też odpowiadać osobie zarządzającej, bo office manager ściśle współpracuje z szefem. W związku z tym ona nie może przyjść do tej pracy i mówić, ten szef to jest no on mi nie pasuje tu i tu. Ta osoba jakby też musi mieć predyspozycję do tego, żeby pracować z takim, a nie innym stylem zarządzania. To też jest kluczowe. Więc tu dla firm warto dobierać tą osobę ściśle pod tą osobę zarządzającą, ale też warto dobierać do zespołu, jeśli już jakiś jest. Bo jeśli w tej administracji już jest 6 osób z różnymi zakresami, no to ta osoba musi pracować do tego, musi pasować do tego zespołu. Natomiast jeżeli to jest mała firma i ktoś chce zatrudnić sobie asystentkę czy office managera, no to tym bardziej ta osoba musi odpowiadać wartościom głównie tego szefa, bo to mała firma, też idei, jaką ta firma tworzy, no i też mieć poukładane trochę te wartości. Jednak office manager to już taka osoba, na której się bardzo polega, która odpowiada, szybko office manager zyskuje, takie sznurki, a ja to mówię, do sterowania, tak? Tu dostaje dostępy do konta, tu dostaje dostępy do prywatnych szefa rzeczy, i duża to jest odpowiedzialność. W związku z tym ta osoba musi być taka wewnętrznie poukładana. To nie może być tam chaos, nie może być osoba, która gdzieś tam dopiero... Co ja w tej administracji porobię? To już musi być pewien core w sobie zdecydowanie. Super. Bardzo, bardzo dziękuję. Było mi przemiło z Tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki, Marku, za Twoją organizację dokumentów. Dzięki wielkie. Postaram się przynajmniej, wyłazi mi to jakiś papier z szuflady, postaram się posprzątać, obiecuję. Dobra, trzymam za Ciebie mocno kciuki, trzymam Cię za słowo, sprawdzę. Okej, dzięki. Dzięki, hej. To była Ula Rowińska. W prezencie od Uli mam dla Ciebie poradnik Mini Audyt Biura i jego organizacji. Dowiesz się z niego, jak lepsza organizacja biura może zwiększyć efektywność firmy, na czym polega model dobrze zorganizowanej administracji i jak w 8 krokach ustalić, które rzeczy warto poprawić. Poradnik jest dostępny za darmo dla wszystkich odbiorców newslettera Małej Wielkiej Firmy. Ty też możesz do nich dołączyć na maławielkafirma.pl/297. Po więcej wskazówek dotyczących wprowadzania porządków w biurze, a konkretnie w domowym biurze, zapraszam do odcinka numer 217 z Aliną Szklarską. Znajdziesz go w swojej aplikacji podcastowej albo na maławielkafirma.pl/217. To tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Na razie.